Non stop machać, żeby coś z tego było, moi drodzy. WTF! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na tym chińskim kanale, a właściwie nie tyle chińskim kanale, co kanale, który zajmuje się chińskimi podróbkami klocków Lego chociażby, ale nie tylko podróbkami, wszak mamy tu ogólnie wszystkie alternatywne klocki do klocków Lego, ponieważ są tu również Playmobil, są również Kobi i wiele innych po prostu klocków alternatywnych. Natomiast moi drodzy, klocki Tiger to raczej klocki alternatywne nie są. Mieliśmy już raz z nimi styczność, raz już mieliśmy w recenzji i choć okazały się klockami wyśmienitymi, jeżeli chodzi o jakość i całokształt, no to jednak są tymi podróbkami. No cóż, dziś Hand Spinner, czyli coś od firmy Tiger, która mówi jakościowo wykazała się super właśnie wykonaniem, ale tutaj Hand Spinner nie można mówić, że jest żynką z klocków, ponieważ Lego nie ma czegoś takiego jak Fidget Spinner. Moi drodzy, 2017, wakacje, Fidget Spinner, pamiętałbym wszędzie, w kioskach, w piekarniach, wszędzie po prostu były Fidget Spinnery. Sam nawet na tej modzie kupiłem sobie Fidget Spinnera, aby zrozumieć o co tu chodzi. Nie zrozumiałem, moi drodzy. Nawet w palcach będziemy mogli sobie tym kręcić. 4 zł jest to trzecia przebita cena, czyli już w tym roku raczej się tym zaangażowaniem waszym nie cieszą. Made in China oczywiście. Mam aż 4 modele spinnerów co najmniej. Jest, ja mam model 55120A. No zawsze te numery są tak chyba tak dla jaj nadane przez tych Chińczyków. I chyba mój jest najciekawszy, przecież jeszcze ten taki masywny jest spoko. Dobra, moi drodzy, nie traćmy czasu, tutaj otwórzmy sobie tak. Opakowanie takie było w oryginale, to nie to, że ja takie, wiecie, zmiałem czy coś. Jest to zestaw, który kupiłem nad polskim morzem, tak jest, będąc na wakacjach. Rzucałem takie hauliki, plus jeszcze spacerki po straganach. W jednym stanowisku tam takie było i tam kupiłem właśnie na pamiątkę sobie nad morza właśnie takiego fidget spinnera. No i dziś go otwieramy, ponieważ mamy jeszcze wakacje, a ponieważ fidget spinner jest to coś, co kojarzy mi się jednak z wakacjami, szczególnie tymi 2017, no to chciałem go otworzyć jeszcze na wakacjach. Jest instrukcja, no ulotka parabankowa, jak to mówię po prostu na tradycyjne clear, co to znaczy, że clear, że niby czyste klocki, czy że nie wiem, nie mam pojęcia co to znaczy. Po prostu parabankowa, wiecie, instrukcja, czyli coś jak ulotka z taniego banku, którą wręcza ci pani gdzieś tam i jak idziesz ulicą, no ona wciska ci te ulotki. No to jest dokładnie taka jakość papieru, czyli w skrócie nie powala. Nie, natomiast zadziwimy trochę worek, bo jest faktycznie dość duży, a nie musiałby być, moi drodzy. Mówię, raz Tigery już testowałem i naprawdę jeżeli mogę kiedyś stworzyć, na pewno stworzę jakąś topkę najlepszych chińskich podróbek, to Tiger się na pewno znajdzie, bo naprawdę był dobry, moi drodzy, jeżeli chodzi o jakość, wykonanie, nadruk, ponieważ tam był zestaw z kipkiem, no to było Ninjago, pewnie już widzieliście. No i tutaj również, powiem wam szczerze, jest bardzo dobrze. Na przykład dostajemy klocka, no z Lego raczej takiego klocuszka to my nie mamy. Jakość tego klocka jest jak najbardziej okej. Okay. Brak napisów na studzie, no ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Jest to, powiem się szczerze, klocek, który, kurczę, jakbym miał w ręku Lego, no akurat zupełnym przypadkiem mam, mi tu leży Lego, oczywiście, na przykład spójrzcie, kolorkiem się trochę różni. Lego jest na przykład intensywniejszy, ma kolor, choć ja nie wiem, czy wy to w kamerze będziecie widzieć aż tak mocno. Natomiast, no cóż, przyznam się szczerze, mam problemy rozróżnić, jeżeli chodzi o faktycznie te klocki, więc tutaj wow dla firmy Tiger po raz kolejny, że to nie jest jednorazowy wyszczał z Ninjago, tylko że zawsze trzymają przynajmniej tą formę stałą, moi drodzy. No ale cóż, złóżmy sobie tutaj tego fidget spinnera na waszych oczach na spoilbuildzie i zobaczmy, co z tego, moi drodzy, nam wyjdzie, co z tego nam wyniknie, tylko ja jeszcze nie rozumiem, czy on, no chyba jest to odwrotnie. Dobra, moi drodzy, dajcie mi sekundkę i my budujemy już sobie spinnerka. Moi drodzy, tak oto prezentuje się zbudowany fidget spinner.
Cóż mogę o nim powiedzieć? No to dobre jest to, że dostajemy klocuszki zapasowe. Wow, no w podróbkach jest to rzadka sprawa. Spójrzcie, to prawda, groszki. Jeden czarny klocek technikowy. Cóż, czarny w ogóle w Lego nie występuje. To też akurat spoko. Natomiast, no moi drodzy, mam pewne wątpliwości co do tego. Po pierwsze, instrukcja prezentuje jakoby... No właśnie, kurczę, to miało być chyba tak u góry. W sensie nie pokazuje nam, żeby tu u góry miał nam zostać jakiś wystający aksel technikowy. Z drugiej strony też widzimy, tu jest jakaś odległość, ale chyba nie aż taka i moim zdaniem to jest aż taka odległość, którą mamy też tutaj po prostu pokazaną. Czyżby tu mamy za długi aks? Z trzeciej strony znacznie wygodniej trzyma się to tutaj i kręci się tym tutaj po prostu niż tak, jakby się, no bo spójrzcie, tak to by się nie kręciło za bardzo, no nie kręciłoby się. Jeszcze rozważmy tutaj, no właśnie, tutaj spójrzmy, mamy pokazane, też nie mamy tej przestrzeni, czyli po prostu dostajemy tu jakoby zbyt długiego aksla, moi drodzy, przy czym moim zdaniem akurat to jest plus, bo to się mówię, wygodnie trzyma, wygodnie kręci. Samo kręcenie fidgeta spinnera wygląda jak? Uwaga! No właśnie tak średnio powiedziałbym. Tak średnio powiedziałbym, moi drodzy. Po pierwsze to jest bardziej bączek niż fidget spinner. No chyba, że chodzi bardziej twórcom o to. O takie kręcenie fidget spinnerem. Ale to też spójrzcie. Gdzie tu do oryginalnego fidget spinnera, moi drodzy? Gdzie tu do oryginalnego kręcenia, który się potrafił kręcić minutami, jak przybalansowaliśmy to nawet kilkoma minutami. A tutaj trzy okrążenia i koniec? Tyle, fidget spinner trzeba by non-stop machać, żeby coś z tego było, moi drodzy. No chyba troszkę nie o to tutaj chodzi. Bo jako bączek też średnio, jako bączek również średnio, no bo co, no prędzej jako bączek. Chyba mój pies by się z tego ucieszył najbardziej, moi drodzy. Mógłby za to poszczekać, powarczyć, że coś się rusza, coś migoce i tak dalej. W skrócie więc, jako fidget spinner źle. Chyba, że czekajcie, chyba, że tak. O. O, czekajcie! No to trochę zmienia postać rzeczy. To trochę zmienia postać rzeczy, moi drodzy. To zmienia postać rzeczy. No kręci się ciut lepiej, ale i tak, no kurczę, ile? Czekajcie. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy, moi drodzy. To i tak nie jest ten fidget, którego chcemy. Jako bączek tak się nie sprawdza absolutnie. Tak się sprawdzi jako bączek i chyba by dla niego było lepsze rozwiązanie. Klocki Tiger, zły pomysł na robienie fidget spinnera, czegoś takiego? Natomiast jakość wykonania jak najbardziej tak samo dobra jak i w poprzednich klockach. Także tutaj, jeżeli spotkacie kiedyś firmę Tiger, nie bójcie się klocków od nich, bo naprawdę jakościowo są ok. Nie połamiecie sobie na nich nic, szczególnie psychiki, można śmiało kupować. Tylko patrzcie teraz na pierwszy pomysł, jeszcze był dobry, no bo tu niestety nie trafili. Ale 4 zł nie żałuję, mój pies będzie miał radochę, to na pewno. O, a teraz się ładnie zakręciło. Baaaaa!